Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Yuppie Psycho. Moi drodzy, zaczynamy oczywiście od suchara, który będzie idealny w tym klimacie, bo stoimy przed jakąś poczwarką. Tak, Chrysalis, się nauczyłem, doszkoliłem Chrysalis, to jest poczwarka. I tak się również czyta, nie Chrysalis, Chrysalis. W każdym razie sucharek inspirowany sucharem, który wrzucił mi Lucyferek w komentarzach. W ogóle podejrzane to, że Lucyferek wrzuca w takim momencie akurat suchar. Inspirowany, ponieważ trochę będę chciał go przekształcić, żeby był moim zdaniem jeszcze bardziej soczysty, czyli suchy. A mianowicie, jaki potwór zamieszkujący Sintra Corp byłby najsmaczniejszy? Sandwich? Także tego. No to się pośmieliśmy. Dobra, teraz czas po prostu przestawić mózg na dość poważne tory, dość poważne tematy, więc wiadał fanarty. Dziękuję bardzo Kamion, Nadzix, Wiktoria oraz Zor. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za fanarty. Oczywiście dalej przyjmuję wszelkie wasze prace z chęcią, że tak powiem, będę je tutaj wam innym osobom pokazywał, bo bardzo lubię, jak dajecie upust swojej inspiracji, swojemu artyzmowi, szczególnie Zor, twój fanart, no, ja chciałbym to zaznaczyć dość wyraźnie, jest po prostu świetny, jest genialny. Bardzo, bardzo, bardzo podoba mi się dbałość o szczegóły, zresztą sami zobaczcie. No, wielki, długi, gigantyczny fanart i w każdym miejscu są elementy, które są bardzo zwracające uwagę odbiorcy, poziom detali tych książek obok sosy, ołówek na ziemi, kartka, poziom detalu i jeszcze ta dyndająca się na huśtawce na samym końcu Sintra. No moim zdaniem świetna koncepcja przede wszystkim też tego arta, nie tylko wykonanie. No po prostu bardzo, bardzo, bardzo spoko, więc Zor, tym bardziej bardzo dziękuję za twoją pracę. No i oczywiście jakbyś miała jakąś inspirację na zrobienie tego więcej albo czegoś innego, jak dalej będziemy się wtryniać w grę. I to również odnoszę do wszystkich innych, którzy dalej tworzą fanarty albo już zrobili fanarta. Zachęcam serdecznie, Yuppie Arta w tym przypadku. I jeszcze, zanim ruszymy, jedna ważna rzecz. Chciałem bardzo serdecznie podziękować koledze Lucky Dave. Przedstawię wam jego komentarz, nawet go przeczytam, zaraz zrozumiecie dlaczego. Według mnie ta gra to cudo. Gdy u ciebie zobaczyłem, od razu kupiłem ją i przeszedłem. Ta gra bardzo wynagradza zwiedzanie lokacji tak dokładnie, jak tylko możliwe. Po tym zdaniu czułem, że mój poziom wkręcania się w Yuppie Psycho podniósł się ocenami o 3 poziomy. Dosłownie robienie czynności, które bezpośrednio nie wpływają na fabułę, pomaga w późniejszych etapach gry. Wiem, że mimo wszystko lubisz eksplorować, jednak polecam w niektórych momentach olać na chwilę główne zadanie i zrobić zadania poboczne. Mogę ci doradzić, żebyś oszczędzał kartki wiedźmy, ponieważ później przyda ci się ich większa ilość. To jest takie, tam jest timestamp na 28.52, to jest ten moment, kiedy widzieliśmy siebie w lustrze jako diabeł. To jest takie zadanie poboczne dla zrobienia gry na 100%, które sam byś mógł znaleźć tylko robiąc różne losowe rzeczy. Podczas gameplayu nie było o tym mowy. Poza tym wspaniała gra, super odcinki, czekam na więcej piona. Lucky Dave niesamowicie zainspirował mnie do tego, żeby jednak mimo wszystko w tej grze bardziej skupić się na nietuzinkowym, nieszablonowym eksplorowaniu tej gry. Pamiętacie pęknięcie w ścianie, pamiętacie wentylację? Tu przypomnieliście mi w komentarzach, że warto może by było użyć pudełka, którego mam tutaj sobie cały czas, proszę bardzo, w ekwipunku. Może to pudełko pozwoli mi się dostać do tej wentylacji, a tam może coś znajdziemy, tylko że nie za bardzo wiem, czy jestem w stanie coś odkręcić, może jeszcze jakiś śrubokręt znajdziemy w przyszłości. Przede wszystkim mamy przecież, latarkę, tak? Na razie wyłączyłem, żeby nie marnować baterii. Mamy latarkę i mamy kilka ciemnych miejsc w tym świecie, w tym biurze. Więc to też jest ciekawe, gdzie możemy dojść z tą latarką. Poza tym pamiętamy, że przy ogrodzie była też zagadka z serem i goblinem. Tam też są elementy ciemne, mroczne. No tyle miejsc. Dzisiaj będę chciał skupić się właśnie na tym, że jak tylko tutaj ogarniemy, co to jest za dziadostwo siedzące w tej poczwarce tutaj, co to jest za stwór i czy będziemy musieli przed nim uciekać, idę zrobić tak zwany explore po wszystkich piętrach, zanim będę kontynuował zadanie główne. Więc Lucky Dave, dziękuję jeszcze bardzo za inspirowanie, dziękuję bardzo za zainspirowanie mnie bardziej jeszcze do ogrywania i bardziej skupiania się na tej grze. Myślę, że skoro da się w tej grze wykręcać coś takiego jak 100%, to przy takich grach wiecie, że lubię to robić, więc myślę, że nawet mogę się o to pokusić. Oczywiście z waszą jakby też pomocą, no bo takie rzeczy jak chociażby ta kartka przy lustrze, no myślę, że nie wpadłbym na to, żeby pokazywać kartkę w lustrze, ale może będą jakieś delikatne wskazówki, że można to robić, a tymczasem nie trzymam już was bardziej i siebie. W niepewności podejdźmy i sprawdźmy, co to za shit jest w tej poczwarce. To coś będzie do nas rozmawiać? Czy będzie nas atakować? To coś czyta książkę.
Może? Tak, to jest... Tak, to jest Hexenhammer. Czy powinienem wziąć książkę? Oczywiście, że tak. Panie Mumio, jeśli nie masz nic przeciwko, muszę wziąć tę książkę. Proszę, nie obudź się. Mam Hexenhammer i również achievement The Hammer of Witches. Sand Witches. No w końcu. Mogę zabrać tę przeklętą książkę do Sindri i wtedy wynosić się stąd. No coś mi się wydaje, że to jeszcze nie. Nie jest ten moment. Okej. Ktokolwiek czytał to? Wygląda jak... Tak, dobra. Śmierdzi, no wszystko to wiemy już. Dobra, okazuje się, że... Coś czuję, że to się jeszcze zmieni. Za dobrze nam poszło. Zdecydowanie za dobrze. Zresztą widzicie, jak działa tutaj światło w tej grze. Przechodzi przez ściany. No to jest takie uproszczenie co do tego światła, z tego widzę. Bardzo duże uproszczenie, że światło przechodzi... Widzicie, nic się nie stało, ale jeszcze się nie stało. Mam wrażenie, że... To wszystko... Aha. Halo? O kurde! Czemu to coś zwisa z sufitu? Nie mogę ci pozwolić zabrać książki starego. Człowieka. Jego ulubionej książki. O-o. O panie! Co tam lezie? Uwielbiam takie elementy. Szanse się potworze. Szanse się głęboko w oko. Co? Drzwi są zamknięte... tymi siecią pajęczą, nie mogę wyjść. O-o. Co ja mogę teraz zrobić? To tu lezie! O matko boska, to lezie za mną, goni mnie dziadostwo. Co ja mam zrobić w takim wypadku, skoro nie mogę tego... Wow! Ej, to nie wybucha. Czemu to nie wybucha? To jest dziwne, no... Pojawiła się mina, ale może... Uda mi się ją... uruchomić, kiedy to coś idzie za nami. Czekajcie. Spokojnie. Staszek, bez nerwów. O, właśnie. Dobra, ale sam też będę musiał się uszkodzić. Chyba, że byłby jakiś inny sposób. Może jest więcej takich min tutaj gdzieś porozstawianych. Idziesz za mną? A może na przykład... Mogę to zrobić. In your face. Dobra, spróbujmy to zrobić. Może to się uda jakoś. A masz! Oh shit. Chyba nie działa. Musimy to jakoś zabić. Być może kilka razy trzeba będzie przechodzić koło tamtego miejsca. Zobaczmy, jak tam z moim życiem. Oczywiście, nie, spokojnie. Nic się nie dzieje, ja po prostu odpocznę chwilę. Zjem sobie, napiję się herbatki, kawki się napiję. Siarbnę sobie kawkę. Przecież nic mi się nie stanie, prawda? O matko. Dobra, dostał po raz kolejny. Dobra, myślę, że to o to chodzi. Czy będę kombinował? Nie wiem, czy mógłbym w bezpieczniejszy sposób... Jaki to jest też paskudny, wielki pająk. Czy będę mógł w jakiś inny sposób striggerować? O! Ucieka? Dobrze, że uciekasz, skubańcu. O! Myślę, że uciekł. No dobra, ale to był moim zdaniem pomysł całkiem ciekawy. Nagrodzę się jeszcze raz kawką. I może sobie jakąś kanapkę byśmy zrobili. Kanapkę już... W sumie mało jedzenia mi zostało. Dobra, ale trochę, że się zregenerujemy sobie trochę tego zdrowia tutaj. Okej. Co? O! Ale zobaczysz, ta sowa ma jedno oko czerwone. Pamiętacie, co jeszcze miało jedno oko czerwone? Maska diabła. Jego prawe oko, patrząc oczywiście logicznie, jego prawe oko diabła było czerwone. A do tego jeszcze... ta sowa też miała czerwone oko. I kolejne teorie, które wyczytałem w waszych komentarzach. W ogóle bardzo fajnie, że rzucacie te teorie, bo dość mnie to trochę inspiruje do własnych przemyśleń. Na razie stąd wyjdźmy. Nie potrzebuję teraz latarki. Wyłączę ją, żeby nie marnować baterii. Słusznie, bardzo słusznie. Mogę włączyć i wyłączyć. Dobra, moi drodzy, teorie. Jedną z teorii, którą wyczytałem w komentarzach, że ta nasza... całe to miejsce... Całe to miejsce, moi drodzy, jest pod ziemią. Dlatego nie ma okien. Że może tutaj myślimy, że idziemy w górę pięter, a my tak naprawdę idziemy w dół. Gdzieś cały czas coraz głębiej pod ziemię.
Z drugiej strony też staram się zauważyć, czy kamery mają różne lampki, bo na przykład te kamery mają czerwone lampki. Czy kamery mają inne lampki, bo ktoś zwrócił uwagę na to, że czasami wydaje mu się, że niektóre kamery mają lampki czerwone, a niektóre mają zielone. Bym chciał to sprawdzić. Nie otworzy się, to pewnie też jakoś może w przyszłości otworzymy. Więc to była jedna z kolejnych teorii. No potem mi się jeszcze może jakieś przypomną, bo tam sporo tego wyczytałem z waszych komentarzy. Czy tu cały czas będzie wazona głowa? Nie ma tu już wazona głowej. No dobra, wróćmy na piętro piąte na razie, zanim zaczniemy mocniej eksplorować. Bo mamy Hexenhammer, tak? Ale myślę, że tu też były takie miejsca, które no właśnie wymagały światła. Tutaj jest kapliczka. Offerings may be made to the most holy Ave Maria. O! 5 kredytów, żeby zrobić... No dobra. Wydałem 5 kredytów. I co jest? O! Zainteresowały się ludki. Czyli jakąś... Zaczęło grać i się świecić. Jakąś ofiarę złożyłem. Myślę, że wystarczy. Okej. Może chodzi o to, że w każdym takim miejscu trzeba złożyć ofiarę. I może coś wtedy się stanie. No dobra. Okej. No będziemy za chwilę eksplorować mocniej. Oczywiście nie mogę w ogóle pogadać z tymi gośćmi, tak? Oni w ogóle ze mną nie chcą rozmawiać. Wracamy na razie do biura. Nie ma Hugo, nie ma też Sosy. A przynajmniej nie tutaj. Zniknęli. Nic ciekawego. A może Sosa się skryła gdzieś? Czekajcie, musimy to sprawdzić. Sosa? Pusto. Ciekawe, gdzie poszli. Może do biura? Szefa? Nie ma. Jest tylko mnóstwo... O Jezu, a fu. Nic ciekawego. Spadam jeszcze raz, czy czegoś nie pominąłem tutaj, tak jak wtedy z tym jedzeniem dla kotów. No dobra, wygląda na to, że na razie nie widzę nic. Nie wiem, gdzie jest Hugo, nie wiem, gdzie jest Sosa, okej. No dobra. Udało mi się znaleźć. Proszę, to jest książka. Wykorzystałem Hexenhammer. Świetna praca, panie Pasternak. Kolejna teoria. Spójrzcie na to, jak wygląda twarz Sintry. No wiadomo, taka pseudomyszka Miki, nie? Ale sama twarz, kształt jej twarzy. I teraz przypomnijcie sobie, jak wyglądała maska, którą mieliśmy my na twarzy. Jej ciało, cały ciuch jest czerwony. Maska też jest czerwona. Oczy nawet pasują kształtem. Jej żółte oczy pasują kształtem do tego, jak wyglądała tamta maska. W ogóle też mi się wydaje, że może Sintra też ma na sobie maskę. To, co teraz trzyma, ta biała maska z żółtymi oczami. Złotymi oczami, żółtymi bardziej. Więc zastanawiam się, czy to nie ona jest właścicielką tej maski. A może inna teoria też, dlaczego jesteśmy takim diabłem w masce? Bo przecież zaprzedaliśmy duszę diabłu, tak? Na kartkach, prawda? Wiedźmy, na kartkach wiedźmy w sumie, ale diabłu zaprzedaliśmy duszę, podpisując kontrakt, nie? Więc to też może mieć jakieś znaczenie. Nie chcę więcej słyszeć, panie Pasternak. Czy coś się stało? Spójrz, Sintra. Właśnie zmierzyłem się twarz w twarz, oko w oko, z jakimś dziwnym, zmechanizowanym człowiekiem-pająkiem, który rzucał bomby swoimi oczami na nam. O, rzucał bomby? Oczami? Okej. I była też mumia w ciemności i cóż, to nie jest dla mnie. Nie pasuje tutaj. Myślałem, że będę pracował po prostu sobie w biurku, przy biurku. Normalna biurowa robota, tak? Sprawdzanie papierów, wychodzenie na kawę, powiedzmy mid-morning, czyli no powiedzmy drugie śniadanie. Rozumiem, jak się pan czuje, panie Pasternak. Wiemy, że to nie jest łatwe zadanie i że masz specjalne obowiązki w tej firmie. On behalf of Sintra Corp, czyli w imieniu Sintra Corp, chciałabym to convey our full confidence in your... innymi słowy, pełne mamy zaufanie w pańskie możliwości. Chciałbym pana również poinformować, że ja osobiście widzę wielki potencjał w panu. Sam fakt, że udało panu się zdobyć tę książkę, udowadnia to. Ha, dziękuję bardzo. Proszę, chciałabym przypomnieć, że pańskie starania nie będą overlooked, czyli że my zauważamy, Sintra Corp zauważa pańskie starania. W nagrodę za pańską pracę otrzyma pan bonus 100 000 kredytów, który zostanie przetransferowany na pańskie konto.
1000 kredytów staliśmy za to zrobienie, za zrobienie tego zadania. Ło, nieźle. I też widziałem, że mnóstwo z was próbuje przeliczać kredyty na złotówki. Ile to tak naprawdę jest kasy? I wychodziło wam w różnych kalkulacjach, że mniej więcej... że mniej więcej powiedzmy, że 100 kredytów, to powiedzmy, że jest na przykład... Kurczę, teraz już nie pamiętam tych wszystkich przeliczeń, bo było ich tak dużo. Ale liczyliście tam, że na przykład 150 kredytów było za baton, który kosztuje 2 złote, powiedzmy. Czy tam złoty 50, więc można przeliczyć, że jeden kredyt to jeden grosz. I wtedy można wtedy łatwo przeliczyć, ile to wszystko jest hajsu. Czyli dostaliśmy tak jakby teraz 1000 złotych, można powiedzieć. Jeden grosz, tak? Czyli... Nie, to 10 złotych byśmy dostali. Prawda? I Fiola, jeśli chcesz, możemy spojrzeć na zawartość tej książki. No w sumie czemu nie? Obejrzyjmy. Aha, interesujące. Przeczytałem, znaczy czytanie zakończone. To jest książka z XV wieku, która była stworzona, żeby zidentyfikować i polować na wiedźmy. Język od tego czasu trochę się zmienił, więc podsumuję najważniejsze szczegóły. Oho. Na początku musimy... First, where to find the witch? Gdzie możemy znaleźć wiedźmę? Wiedźmy lubią tworzyć swoje leża w miejscach, które mają wielkie znaczenie albo są związane z jej życiem. Chociaż te kryjówki są często odseparowane od centrów pełnych ludzi, tak urbanistycznych, urban centers, czyli miejsca, gdzie jest dużo ludzi, przez ich... separated from urban centers thanks to human weaponry, czyli dzięki ich wyglądowi przypominającemu człowieka, mogą infiltrować społeczności z pewnymi jakimiś problemami. Czyli oni umieją, wiedźmy bardzo łatwo umieją naśladować ludzi, innymi słowy, tak? Ale mają pewne problemy z tym. Co to jest? Aha, to no właśnie. Po drugie, jak rozpoznać wiedźmę. Wiedźmy są zwykle kobietami, które zawarły pakt z diabłem. Kobietami. Czyli czy zakładamy naprawdę, że wiedźma jest kobietą? Potrafią się transformować i manipulować mężczyznami. Wykradać dzieci, żeby je potem wychować jako własne dzieci. Dlatego widzicie? Witches and children. Witches children, czyli dzieci wiedźmy. A, i latać z pomocą miotły. Chociaż zwykle spędzają czas samotnie. Pomimo, że często spędzają czas samotnie, zwykle mają kilka swoich akolitów albo naśladowców. No właśnie, pośród nich czasami są też tak zwane familiar spirits. Czyli jak... no to wydaje mi się, to są jakieś duchy, które przyjmują kształt... przyjmują kształt zwierząt, jak koty na przykład może. Companion animals, czyli no właśnie zwierzaki, które wykonują ich polecenia. Każda kobieta może być wiedźmą. Since one of their powers transmigration. A no właśnie, jedna z ich mocy to jest zamiana ciał, tak? Mogą zamieniać ciała z innymi. No dobra, wiemy, że mogą być shapeshifterami, można tak powiedzieć po części. Jak zabić? Haha, jak zabić wiedźmę? Najbardziej efektywną metodą jest, mimo że najefektywniejszą metodą jest ogień, żeby pozbyć się większości wiedźm, są opowieści o niezwykle potężnych wiedźmach w historii, które udowodniły, że są niewrażliwe na płomienie. Wedle moich zapisków, w sumie nasza wiedźma była spalona żywcem kilka dekad temu. Mimo to widzimy, że to całe przekleństwo, tak, ta cała klątwa cały czas rozprowadza się w tej naszej firmie. Rozprowadza się. O! W książce widzimy zapis, że jedynym sposobem, żeby zakończyć życie najbardziej potężniejszych wiedźm, jest użycie specjalnego sztyletu rytualnego nazwanego Athame.
A, ciekawe, czy też to istnieje naprawdę. Ale wydaje mi się, że skoro Hexenhammer jest prawdziwą książką, to wydaje mi się, że to też jest prawdziwy relikt. Czyli rytualny... Musimy znaleźć rytualny jakiś sztylet, który nazywa się Atheim, jeśli dobrze doczytam. To jest broń o niesamowitej mocy, która może mieć również... Also have a deterrent effect. Warding witches away from the wielder. Aha, czyli deterrent, jak detergent, czyli odpychając wiedźmy z daleka od tego, kto dzierży ten sztylet. Wszystko brzmi trochę jak bajka. Co ma pan na myśli? No cóż, wszyscy wiedzą, że wiedźmy nie istnieją. A jeśli naprawdę by istniały, nie sądzę, że latałyby na miotle. Są raczej mało aerodynamiczne. I to byłoby dość niekomfortowe. Za dużo Harry'ego Pottera, tak? Zaraz powiedziesz, że to była inspiracja Harry'em Potterem, bo to sporo może takich inspiracji do Harry'ego Pottera znaleźć w sumie, tak? Mam na myśli, jeśli... You want me to question women all over the company and try stabbing them with a knife? Aha, czyli mam przepytać wszystkie kobiety w firmie i spróbować każdą ich dźgnąć miecz tym sztyletem? Jestem całkiem pewny, że to zabiłoby również osoby, które nie są wiedźmami. To jest dla mnie oczywiste, bardzo oczywiste, że coś dziwnego dzieje się w tej firmie, ale wątpię bardzo mocno, że problemem... Że... Co? Very much that the problem will be solved by using witch hunting guidebook from 500 years ago. Czyli po prostu nie wierzę, że można to rozwiązać wszystko używając rad z jakiejś książki z XV wieku, tak? Czy nie widzisz, że to nie ma żadnego sensu? No cóż, przepraszam, ale nie mam zamiaru nadstawiać swojego życia dlatego, znowu. Po prostu pójdę do swojego biura i posiedzę w swoim krześle i nie będę nikomu przeszkadzał. Właśnie teraz siedzi pan w swoim biurze. What the fuck? Płotka? Co to było? Jest pewien event zaplanowany, wydarzenie. Proszę wyjść z tej sesji najszybciej, jak pan potrafi. A dlaczego stworzyliśmy konia? Brian, pamiętaj, nie ujawniać swojej tożsamości albo swojej prawdziwej pracy komukolwiek. Czekaj, czy właśnie nazwałaś mnie Brian? What? Colonel Dumont? Ty, co wciąż tutaj robisz? Czemu przyleciał do mnie jakiś typ na koniu, ubrany w wojskowe ciuchy? Ja! Och, mon dieu! Zabieraj swój tyłek do pokoju spotkań! Chodźcie! Jezus Maria, to dlatego również, zobaczcie, jest kobieta wazon na włosach, jest też Hugo, jest ta laska, która chciała nas przelecieć, jest też Sosa, a poza tym, zobaczcie, są same... Korpo ludki. Matko, chodźmy. Kim jesteście? Jesteśmy najniżsi z najniższych. Wątpię, czym jesteście? Jesteśmy śmieciami. Zad mojego konia pachnie lepiej niż wy. Jesteście gównem. Ale... A czym powinniście być? Najlepsi. Co? Najlepsi z najlepszych. I jak macie zamiar to osiągnąć? Naszą pracą. Nie chcę waszej brudnej roboty. Co jeszcze macie? Naszą krew. Spójrzmy, panie Hugo, proszę podejść bliżej. Hugo, czym jesteś? Jestem najniższym z najniższych. Nie, no cóż, nie wiedziałem, że najniżsi... pachnął ściekami. Ponieważ to się dzieje, ponieważ jestem śmieciem. To lepiej cię opisuje, ale co, czym powinieneś być? Najlepszy. Co? Najlepszy z najlepszych. Rozumiem. I jaki jest... Jak masz zamiar to osiągnąć? Moją pracą. Ale jesteś... Niczym, panie Hugo. Co jeszcze masz? Jeszcze mam... moją krwią! W porządku. Możesz wrócić na swoje miejsce. Widzimy, że trzeba powtarzać pewną formułkę, ale swoją krwią, a krwią też było napisane Kill the Witch. No to jest interesujące też, moim zdaniem.
Dzisiaj chcę porozmawiać z wami o czymś bardzo ważnym. O legendzie, którą wszyscy znamy. No tak, to jest przemowa motywacyjna, to nie jest nasz szef. Chcę powiedzieć wam o Wiedźmie. Wow! Nagle? Wszystkim chcę powiedzieć o Wiedźmie? Wiedźma jest pomiędzy nas, przyjaciele, i przyjęła formę kobiety. Nie uważam siebie za seksistę, ale to tak jakby jest fakt. To może być kobieta, z którą rozmawiasz o pogodzie w windzie. Może być kobietą, która pije z tobą kawę. Pożycza ci długopisy, ołówki. No, długopisy w tym przypadku. Albo wysyłasz jej fax in triplicate? Czyli potrójny fax? O Jezu, pułkowniku. Tak, pułkowniku, wszyscy wiedzą, że wiedźmy nie istnieją. Pani Rostow się odzywa. Och, tak, tak. Proszę, pozwól mi powiedzieć, co się wydarzyło mi kilka tygodni temu. Dada i ja, kto to jest Dada? Dada i ja byliśmy, no, w kafejce, rozmawialiśmy z przyjaciółmi, jedliśmy jakąś przekąskę. They were our well-earned 15 minutes of rest. To była nasza bardzo zasłużona 15 minut odpoczynku. Wtedy zdałem sobie sprawę, sacre bleu. To było... It was more than half an hour since we came down. We had to get back to our job as soon as possible. To było więcej niż pół godziny? Od kiedy tam zeszliśmy? Musieliśmy wrócić do naszej pracy najszybciej jak potrafiliśmy. Nie dostawaliśmy kasy za picie kawy. Wszyscy zebraliśmy się w windzie i waliliśmy w przycisk na nasze piętro, mając nadzieję, że ta złowroga maszyna będzie poruszać się szybciej. Za to, no tak, i teraz winda bardzo powoli poprzemieszczała się, czy przemieściła się na nasze piętro i zaraz przed tym, zanim się drzwi otworzyły, quel malchance! Czyli, nie wiem co to znaczy po francusku, ale no pewnie sobie coś przeklął. Winda się zablokowała. Nieważne jak mocno ją pchaliśmy, drzwi nie chciały się otworzyć. Starałem się bardzo mocno nas wszystkich uspokoić. Suspects are normal, it was only a matter of time. Takie rzeczy się zdarzają? To było tylko kwestią czasu, zanim wszystko zacznie znowu pracować. Czy działać. Ale prawda była taka, że nie udało nam się tego zrobić. Moja potrzeba wydostania się stamtąd i dotarcia do mojego celu bardzo szybko... wzrastała wykładniczo w każdej sekundzie. To nie tylko ja. Widziałem również Dadę, która cierpiała z tego samego exasperated anguish, tłumaczę, powodzenia z tą kwestią. Coś przeleciało przez mój kręgosłup. Co? Silky lips, czyli jedwabiste usta kobiety, pocałowała mnie w policzek. I w tym właśnie momencie... Światła zgasły. Widzę, znowu Hugo mu pomaga. Bez światła... Ludzie eksplodowali, znaczy wybuchli, wybuchł chaos. Wszyscy zaczęli krzyczeć, pchać się, bić w drzwi, żeby się wydostać. I wtedy usłyszałem dźwięk. Dźwięk węża. Jak żyletka przecinająca się przez gałkę oczną. Bardzo ostry dźwięk, który przeszedł przez mój cały system nerwowy. W tym momencie wszyscy wiedzieliśmy, że śmierć nadchodzi, żeby nas zabrać. I wtedy ona, wiedźma, była pomiędzy nami. Pomiędzy nami, znaczy zacząłem słyszeć jakby krzyki, paniczne krzyki z bólu od moich kolegów. To była rzeźnia. Nie mogę uwierzyć, że to w ogóle się mi dzieje, przydarza. Mon Dieu, Nie wiem, jak dokładnie się doczyta, ale mam nadzieję, że ci, którzy znają francuski, to mnie poprawią.
krzyczałem. I wtedy stał się cud. Drzwi się otworzyły i boskie światło wpadło, z piętra wpadło środka. To spowodowało, że Dada obudziła się ze swojego transu i jak nieprzytomny błysk wyskoczyła z windy i uciekła z tego koszmaru. Wielki wzdech, wielka ulga, może tak, pojawiła się w naszych płucach. No to ogólnie po prostu ulżyło nam bardzo mocno, byliśmy bezpieczni. Ale zanim tylko drzwi się zamknęły, zakrywając całą tę masakrę, lodowate usta znowu wydały ten dźwięk. Hist to pewnie, nie wiem, zasyczały? Znowu zasyczały przez mój kręgosłup. To dużo metafor jest tutaj. Tym razem w moje ucho. I wyszeptały trzy słowa do mnie. Trzy słowa, które zapamiętam do końca swojego życia. Pracuj. Praca, praca, praca. Co ona mi powiedziała? Praca, praca, praca. Mam nadzieję, że nauczyliście się nie spędzać za dużo czasu w kafejce i wiecie, co was czeka. W porządku, w porządku, w porządku. Wszyscy wyglądacie dzisiaj dobrze. No więc, myślę, że mamy nowego rekruta. Aha. Tak, ty, jak się nazywasz, chłopcze? Aha. Nazywam się... Nie mów, jakie masz nazwisko, idioto. Nazywam się Pasternak. Dzieciaku, czy widzisz tego konia? No pewnie, widzę go. Nazywa się Dada. Ach, Dada to jest jego koń. I to jest on, czyli Ogier. I... And he replaces all my virile impotence? Co? Jest moim przedłużeniem penisa? Nie wiem, zastępuje moją impotencję, co? Nie muszę niczego udowadniać, kiedy jestem na Dadzie. Jestem superior being, czyli jestem nad człowiekiem. Jestem Charlemagne, co to jest, kurde? Charlemagne? Ale ty, tam na dole, jesteś nikim. If you don't make yourself notice, if you don't stand tall and push out your chest and scream like a man hunting a mammoth, if you don't... Czyli jeśli nie będę wypluwał swoich płuc, nie będę starał się jak najbardziej pokazać od najlepszej strony być może... Spójrz, podejdź bliżej. Już wiemy, skąd tam końskie gówno się znalazło tak w ogóle. Zostaw tę teczkę, walizkę. Nie potrzebujesz chronić się za żadnymi tarczami. Bądź mężczyzną, na miłość boską. Pierwszy raz chyba wypuścił neseser swój. No więc? Twoje imię. Ach tak, nazywam się Pasternak. Pasternak. Czy wiesz, że twoje nazwisko ma pochodzenie żydowsko-europejskie? Nie. O, to oznacza parsnip. Czyli, jeśli dobrze pamiętam... O Jezu, I teraz się przypomina mi Stardew Valley. Parsnip to nie była rzepa, nie? Aż sobie, kurna, sprawdzę. A to jest dopiero plot twist, bo właśnie parsnip to jest pasternak. Tylko po polsku. Może polskie korzenie tu będą jakieś bardzo mocno. Albo słowiańskie, nie wiem, no europejskie w końcu, nie? Więc od tego momentu to będzie twoje nowe imię. Będę na pewno nazywać pasternak, czyli dokładnie tak samo. Chłopcze! Widzę, że potrzebujesz motywacji. Nie, ja po prostu, ja jestem bardzo super zmotywowany. Z każdą porażką tracisz 200 kredytów. Co? Pasternaku, czym jesteś? Jestem najniższym z najniższych. Jak? Mój koń nie może sprostać tego, nie może z tym smrodem. Jestem kupą. Jestem... Dobra, I'm shit. Jestem śmieciem. Ale czym powinieneś być? Najlepszym. Co? Nie słyszałem, co mówisz.
I'm a parsnip, the very best. Jestem najlepszy z najlepszych. I jak masz zamiar osiągnąć to? Buying a horse with my blood, ale na początku było with my work. Moją pracą. To nie wystarczy, Pasternaku. Co jeszcze posiadasz? My life, my blood, my credits. Moją krew. Motivational meeting się zakończył. Mamy nowy achievement. No cóż, no cóż, no cóż. Skoro jesteś nowy, dam ci motywacyjne zadanie na twoją inicjację, tak? Naprawdę nie trzeba, naprawdę. W porządku, to jest przysługa, którą dla ciebie robię. Na pewno potrzebujesz mojego pchnięcia na rozpęd. Co to może być? Niech Dada wybierze pułkowniku tak jak za dawnych czasów. Co za świetny pomysł. Niech Dada zdecyduje. Koń? No dobrze, zobaczmy. Dada, na jakie motywacyjne zadanie damy Pasternakowi? Och, co za świetny pomysł. Czy to naprawdę się dzieje? Sacre bleu! Dada był bardzo... Był bardzo łaskawy i dał ci bardzo łatwe zadanie. Pasternak, będziesz musiał zaprzyjaźnić się z kimś w tym biurze. Ale w którym biurze? Jest tutaj bardzo dużo biur w tym budynku. Pułkowniku, myślałem... I thought I heard it must be someone from the fourth floor. O, wydawało mi się, że słyszałem, że musi to być ktoś z czwartego piętra. Z Ula. Kurczę, dlaczego ciągle Hugo się odzywa? Co on, kurde? On już jest pracownikiem miesiąca przez 11 miesięcy, to już myśli, że on jest... Że, kurde, rozumy pozjadał? Sosa, widzę, że tutaj też przeraziła się. Wyśmienicie. Ale to świetnie, bo na czwartym piętrze mamy przyjaciółkę. Poznaliśmy ją przecież. Kate, pamiętacie na pewno. Dzięki temu synergię pojawiał się pomiędzy piętrami. Dada, mój przyjacielu, jesteś geniuszem. Czy to jest dla ciebie jasne, Pasternaku? Muszę zdobyć przyjaciela w Ulu. Perfekcyjnie. I to rozwiązuje nasze dzisiejsze spotkanie, naszą sesję motywacyjną. Teraz do roboty. O matko. Zmordowało mnie tłumaczenie tego wszystkiego, ale... Ale spoko. Gildia Skrybów, mam nadzieję, da radę. Zresztą, rzeczy, które nie za bardzo dobrze przetłumaczyłem albo pomijałem. Pasternaku! Masz, zostawiłeś swoją walizkę w pokoju konferencyjnym. O nie, Hugo widział, co mamy w walizce. Och, dziękuję. Wciąż trochę nie mogę zrozumieć. Jestem w szoku po tym wszystkim, co zobaczyłem, co się zdarzyło. Ha, 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 to normalne. Najlepiej jest po prostu grać tak, jak grają. Przywykniesz do tego. Tańczyć jak grają, no rozumiecie. Jestem dumny, że zrobiłem ten trik z koniem. The colonel's mad as a hatter. Who knows where he would have sent you. Okej, czyli ogólnie pułkownik jest szalony. Kto wie, gdzie by cię wysłał? Czyli wygląda na to, że on zrobił nam przysługę? Że mieliśmy zrobić przyjaciela w Ulu? A co więcej, HR-y... A, HR-y znajdują się w Ulu. Znajdź sobie tam przyjaciela i kto wie, może podniosą ci wynagrodzenie albo zmienią ci pracę. No dobra, do zobaczenia. O, pojawiła się nowa osoba, zobaczcie, tam sobie siedzi. Czyli tak, okej, ustalmy, co w ogóle wiemy. Wiemy, że wiedźmą jest kobieta. Ewidentnie, to wszystko jakby wskazuje na to, że gra nam sugeruje, historia nam sugeruje, że kobieta, wiedźmą jest kobieta. Kobiety to naprawdę sporo. Jest Sosa, którą od początku uznaje, że nie jest wiedźmą, ale wiemy też, że wiedźma potrafi przyjmować różne wyglądy, różnych postaci. O, tu możemy coś kupować, zobaczcie. Ołówki możemy kupować, pudełka możemy kupować. Bardzo dobrze, zaoszczędzanie kasy moim zdaniem jest to bardzo istotne. Zaraz pogadamy sobie też z tamtą kobietą. No właśnie, kim może ona być, nie? No i właśnie, Kate też jest kobietą. Czy ona może być wiedźmą? Czy może zrobiła taką wielką ściemę i od początku będzie przyjmować formę naszej przyjaciółki, a potem okaże się, że ona jest wiedźmą? To jest ciekawe. Dużo tutaj kobiet, które mogą być wiemy też, że one mogą przyjmować różną formę i w ogóle, prawda? Więc
przecież mogę wejść do toalety nadal. Mogę. Okej, tu cały czas jest ten... Nie ma już śmiejącego się człowieczka. O! Proszę bardzo, ale mnie kurczę coś podkusiło, zobaczcie. Mamy kolejną kasetę From the Drain, czyli z odpływu? Proszę bardzo, kolejna kaseta. Bardzo dobrze. Wiecie co, bo wydaje mi się, że po jakimś czasie może też w różnych kiblach też coś się zmienić. A mieliśmy trochę połazić, ale zobaczcie jak długo mieliśmy wstawkę. Ale moim zdaniem dość ciekawą wstawkę, mimo wszystko. No tak, wiadomo kogo teraz cały czas będziemy widzieć. Widzicie, jedno oko jest czerwone. No kształt oczu, twarz wygląda jak maska, która, nie wiem, odpadła od Sintry. To też jest bardzo interesujący aspekt. Dobrze, moi drodzy, zobaczmy co tu jest do sprzedania. Aha, kawa. 125 kredytów, nie chcemy. 100 kredytów kosztuje ołówek, strasznie drogo. Mamy też 250 kredytów kosztuje też pudełko. Nie chcemy go używać, ale wiemy, że pudełka mogą nam się przydać do wchodzenia gdzieś. Mamy dwie kasety. Kasety to rodzajem moim zdaniem jakiś znajdziek. Mamy pudełko, które nam pozwoli się gdzieś dostać pewnie jeszcze. Wróćmy na chwilę do naszego biura. Jest Hugo. Jest Sintra. Naszym zadaniem jest zdobycie przyjaciółki, przyjaciela ogólnie. No dobra. Okej, pogadajmy sobie jeszcze z Hugo. Czyli ten cały pułkownik Dumont i Wiedźma. Te wszystkie rzeczy, które Dumont powiedział o Wiedźmie. O co tu chodziło w ogóle? Wiedziałem, że zapytasz mnie o to, Pasternak. Mam nadzieję, że pułkownik nie wystraszył cię jakoś bardzo. Jest pewna legenda, która tutaj krąży od jakiegoś czasu, że Wiedźma jest w firmie. Nie mówiłem ci o tym, ponieważ nie chciałem cię wystraszyć bardziej na twojego pierwszego dnia. Ale muszę ci powiedzieć, że... I've known who the witch is for a long time. Wiedziałem, kim jest Wiedźma od długiego czasu? Albo wiem? Wyczuwam jej obecność nawet teraz. Jest bardzo, bardzo blisko nas. Gdzie? O Jezu, gdzie trzymasz swoją miotłę, Sosa? On cały czas się z niej nabija. Cały czas robi sobie z niej dowcipy. Ale teraz tak serio. Wiem, że ludzie mówią, że ci z niższych klas społecznych są bardziej podejrzliwi. Ale nie mógłbyś... Nie wierzysz chyba w te brednie, prawda? Ja? Oczywiście, że nie. Okej. Okay. No dobra. Czy cały czas... Wydaje mi się, że to jest zbyt oczywiste, że gdyby Sosa okazała się prawdziwą wiedźmą. Cześć, Sosa. Nie chcesz z nami rozmawiać. Oczywiście, ona ma tylko... Ona tylko będzie z nami rozmawiała, kiedy Hugo nie będzie obok. Tak mi się wydaje. Dobra, moi drodzy. Zanim oczywiście użyję znowu papieru wiedźmy, żeby zapisać moje postępy. I chcę kilka rzeczy zrobić faktycznie. Czyli na przykład chciałbym... Ja wiem, że kurci mnie, żeby pokazać z tą kobitką, ale też chciałbym zacząć trochę poeksplorować. Zacząć trochę eksplorować. Więc wybaczcie, ale... Zacznę od podróży. I teraz tak, chciałbym znowu zacząć od 10 piętra. Tutaj mamy cały czas to miejsce, gdzie jest Kill the Witch. Ale właśnie! Proszę bardzo, są drzwi, ale są zamknięte. Dzięki temu odkryliśmy kolejne drzwi. Może bym coś sobie pobiegał i zrobimy jakieś szybkie rendezvous. Może uda nam się więcej rzeczy znaleźć. Kill the witch. Zniknął kontrakt, a w ogóle z tyłu jest jakiś ekran, który trochę ziarnuje. Tak. Dobra, a co to jest tutaj? To jest jakiś pilot? Możemy już wyłączyć raczej. Okej. Okay. Proszę bardzo, jest pilot, ale nie działa, potrzebuje dwie bateryjki do niego. Świetnie, użyjmy baterię. Potrzebowałem tak, użyłem dwie baterie. Teraz to działa. Spróbuję nacisnąć guzik. No właśnie, mówiłem, że to jest jakiś ekran. Aha! To wiele zmieniło. Spójrzcie na kamery. Nie myślałem, że kamery mnie obserwują. Znaczy, wiecie, co jest dziwne, że... Nie, to już wiemy, tak? Bardzo dziwne rzeczy się tu dzieją. Teraz nie widać napisu Kill the Witch, prawda? Ale nie wiem, czy wciskanie tego przycisku cokolwiek jeszcze zmieni. Wydałem na to dwie baterie, kurczę. O! Okej. Okay. Wyłączyliśmy teraz. I jest tylko Kill the Witch. Z tyłu myślałem, że widzę zera, że zaraz będę szukał systemu binarnego, jakiejś tajnej wiadomości. Ale wydaje mi się, że chyba nie o to chodziło. Spróbujemy dalej poklikać, zobaczymy, czy coś jeszcze znajdziemy.
to włączy tylko jedną rzecz i koniec? Tak. To włącza czerwone. No tam już te zera cały czas są, ale to jest po prostu wygląd. I wyłączamy teraz wszystko. Okej, okay, wyłączyliśmy i włączyliśmy. Innymi słowy, wiecie co? Ja włączę to czerwone dziadostwo. Może coś zmieni się... A może któreś z tych akcji na przykład otworzy nam drogę? Zamknięte. To jeszcze sprawdzę, czy wyłączenie na przykład tego ekranu tam... Czy wyłączenie tego ekranu spowoduje, że teraz będą otwarte? Nie. Czyli pilot nie włącza tych drzwi. W porządku. No to udam się na inne piętro jeszcze. A tu zostawię to oczywiście włączone. Jak macie jakieś teorie, co może to oznaczać? Bo to jest czerwone, tak jakby nie było widać, że kill the witch, prawda? Moim zdaniem to tuszowanie jest dość istotne, ale jakby Pasternak nie ma żadnego komentarza na ten temat. Kurczę, i już jest 47 minut, kiedy w to gram. Ten czas przy tej grze leci niesamowicie szybko. Dobra. Idziemy na kolejne piętro. To jest piętro 9. Patrzymy tutaj, czy coś jeszcze znajdziemy ciekawego. No to wiemy, że tu w ogóle jakieś dziwne rzeczy tu dzieją. Tak. Krew diabła. I tutaj potrzebujemy... Introduce yourself as a man of wealth and taste. Też musimy o tym pamiętać. Zwracać na wszystko uwagę. Okej. Okay. To jedziemy teraz na piętro oczywiście kolejne. Na piętro 8. Co było na piętrze 8? Ogród. Tu jest ten szlochający człowiek, który mówi dwuwierszem. No dobra. Zobaczmy, co jesteśmy w stanie znaleźć tutaj. O! Proszę bardzo. Nie, nie! Nie. No, no, it wasn't for playing with fire or staring at screens you will find that the goblin saw the witch so many times that he went blind. Czyli ten goblin widział wiedźmę. O, rany. Oj, oj! To mi chyba zadaje obrażenia. O matko. Jakieś kamyki. Ogród jest przerażający. Wow! Ale to jest dalszy ciąg ogrodu. Myślę, że musimy znaleźć sposób, żeby te muchy dziwne... Get out of here! Wynoś się, nie powiem ci żadnych sekretów goblina. Może muszę wyłączyć... One latają w konkretnym kierunku latają te robaki. O! O nie! O Jesus, ja chyba ledwo żyję teraz. No właśnie, widzicie? To było niebezpieczne tutaj przychodzenie. Ja sobie muszę wypić kawę. Okej, dobra. Wiecie co, nie będę ryzykował. Ogród jest niebezpieczny, te robaki... O właśnie, szybko atakują, mają duży zasięg. Ja myślę, że wrócę tu, jak dowiem się, jak pokonać te robaki. Może jest coś, co jest w stanie nas od tych robaków uratować. Ale mamy kolejną część zagadki. Mamy też jakieś wrota. Ach, tak nawet nie wejdę tam. Dobra, nie chcę ryzykować za bardzo. Ale zobaczcie, tu jest o zabawie z ogniem i wpatrzenie się w ekrany. Czyli goblin tak wiele razy widział wiedźmę, że aż oślepł. Ale wiecie, co jest ciekawe? Huśtawka. A kto bawił się huśtawką? Sosa. Sosa bawiła się huśtawką. Zardzewiała, zepsuta huśtawka. I wonder what it's doing. No właśnie, jestem ciekaw, co robi to w takim miejscu jak to. Jest też... O, proszę bardzo, znaleźliśmy jeszcze witch paper. Udało nam znaleźć jeszcze jedną kartkę. No dobra, no to wiemy, że tutaj jest... W ogóle dzieją się dziwne rzeczy. Są jakieś robaki, które zadają obrażenia i w ogóle atakują nas. Dobrze, moi drodzy, muszę kończyć ten materiał. No niestety, kurczę, czas się skończył. 50 minut leci. I tak te odcinki są moim zdaniem zbyt długie, ale gra mocno wciąga. I bardzo mi się podoba cały ten klimat tej gry, i fabuła, i wszystko, więc jak wam się podobało, zostawcie lajka. Komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Serdecznie wam dziękuję za kolejne spotkanie w grze Yuppie Psycho i za kolejne dwa dni będziemy badać, kim jest ta kobieta, będziemy badać wszystkie elementy dalej, eksplorować, badać ciemne zaułki i tak dalej, i tak dalej. Ja tymczasem idę oczywiście znowu skopiować swoją duszę w kserokopiarce i widzimy się, tak jak mówiłem, za dwa dni, więc... Wielka piona!
Trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć!